Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Tomasz Romanowski na Media Day przed galą KSW 74. Niedawno mieliśmy okazję rozmawiać, a tutaj znowu Tomasz Romanowski w nowej kategorii. Tomasz Romanowski, bym ci męczył, już mnie to trochę, wiesz, nie w sensie, że ty to mówisz i tak dalej, tylko no wiesz, ja nie ważyłem tam 88 czy 87 kilo, że już ten limit trzeba było lekko zrobić i tak dalej, tylko jednak wiadomo, mój organizm też się bronił. Ważyłem 93 kilo w 2 tygodnie, jak ktoś mi zarzuca nieprofesjonalizm, no to jednak zrobiłem tą wagę, już mam ją dzisiaj, 9 kilo mi zeszło, dobrze się czuję. Zobaczymy, jak będzie w sobotę. No co mam powiedzieć, cieszę się, że jestem znów, że mogę sobie zarobić jakieś tam pieniążki. Mam nadzieję, że jak najmniejszym kosztem zdrowia, aczkolwiek mówię, Czarek to na pewno mocny zawodnik i będzie trzeba dać siebie jeszcze więcej niż zawsze, no bo jak wiadomo, to jest wyższa kategoria, ale jestem gotowy na takich siłaczy i nawet lubię też z takimi walczyć, ale moje słowa będzie potwierdzenie w sobotę moich słów. Czy rzeczywiście tak jest? Obejrzałeś na pewno trailer. Czy czułeś gdzieś tam, że Czarek, delikatnie mówiąc, nie, się zaczepia? Nie, no to mnie kąsa, tam wiesz, bo został podkręcony przez coacha na pewno. Weź tam mu coś powiedz o wadze, bo wiem, jak z coachu rozmawia. Szczerze, to mnie jeszcze tylko bardziej nakręca, jeszcze bardziej będę wkurwiony. Nie będę podchodził jak do kolegi, tylko będę podchodził po prostu, żeby wyjść, zagryźć. I tyle, no to jest walka, wiesz, muszę się też być na takie coś gotowy, że ktoś mnie może zagryźć, albo ja muszę kogoś zagryźć. Postaram się tym razem znów ukąsić pierwszy. No i tyle. Był u nas Czarek, robił, wiem, że jest silnym zawodnikiem. No ale mówię, nie robi na mnie wrażenia żadnego, jak każdy zawodnik, ja wiem, na co mnie stać. Jak zostanę pokonany, no to po prostu wyjdę i przybiję mu piątkę, jak ja pokonam, no to wyjdę i idę dalej, tak? I wtedy zobaczymy, czy zmieniamy kategorię, czy nie, czy organizm po prostu będzie chciał sobie troszeczkę odpocząć, bo no, jak wiemy, no dużo mam tych walk. To jest moje czwarte podejście, a jest wrzesień, więc na upartego jeszcze bym zrobił piątą walkę. Chyba jeden z nielicznych zawodników KSW, który tak bierze i nie dziwię się, że ten organizm zaczął mi się bronić. Tak jak mówię, 9 kilo zrobiłem w 2 tygodnie i nie było dla mnie problemu to, więc no co, i podeszłem profesjonalnie, nawet dzisiaj coś czuję, że jedyny mam wagę zrobioną, bo inni to jebią wodę i tak dalej, ale to nie dlatego, żeby się pokazać, tylko po prostu mam już dosyć tych nerwów, tego przeżywania, tego stresu, tego wszystkiego i odeszło to ode mnie, jestem szczęśliwym człowiekiem teraz, mogę sobie zjeść spokojnie jeszcze coś i jutro przyjść się zważyć i w sobotę się napieprzać. Proszę. Ja tylko chciałem tak głowić. No widzisz, poczekaj. Szybko chciał sprawę załatwić, Tomasz Romanowski, nawet tutaj. Ja tylko nawiążę, bo wspominasz o tej wadze, mówisz, że jesteś szczęśliwym człowiekiem. Ja myślę, że dodatkowo też chyba po prostu już fakt, że zaraz ta walka też dobrze na ciebie wpływa. Ty lubisz, kiedy ta walka się zbliża, kiedy walka nadchodzi. A poza tym jesteś zawodnikiem, który jest bezkompromisowy, wchodzi do tych walk, zostawia zawsze ogromne serce i ta wola walki jest zawsze u ciebie bardzo duża. To myślę, że to też się jakoś tam powoduje, że co, no, że ta walka poza wszystkim innym jest tutaj bardzo wyczekiwana. Niektórzy mówią, że to może być najważniejsze wydarzenie tak naprawdę. Cieszę się, że tak mnie odbierają kibice. Cieszę się, że wiesz, pokazałem to w końcu, na co mnie stać te moje niedoceniane jakby umiejętności. Ciężko na to zapieprzam, naprawdę ciężko trenuję, intensywnie, mocno, zawsze sumiennie, nigdy się nie opieprzę na treningach, zawsze daję 110% i wiesz, i teraz tak samo było i cieszę się, że wiesz, w końcu ktoś mnie docenia i fajne to jest. O, tu mój rywal od napieprzania będzie, wiesz, czołg wierzę, macha, siła, jak go nazwałeś. Wierzę na minę i czołg pęka, nie, także... No właśnie, mówi, że nie boisz się takich rywalizacji. No, dobra, takimi... sorry, nie pęka, bo wyszedł. Nie pęka, ale będzie fajna jatka na pewno. Czarek, to mówię, mocny zawodnik. Pokaż się, Czaruś, tutaj też do kamery. O, piąteczka. Dzień dobry. Dzień dobry, siemanko. No właśnie. No dobrze, to co? To tak jeszcze dopytam tylko na koniec. Mówi, że z tymi siełaczami takich nie boisz się też wyzwań. Kategoria, na co dzień, bo... wiesz, u nas nie ma zawodników 7-7. Jest 8-4, 9-3. Właśnie o to chciałem zapytać. Nawet w kategorii ciężkiej. I tylko mi z tymi przychodzi sparować na co dzień. I z Tomkiem Żyrafą, gdzie każdy wie, że on jest naprawdę silny. I z Sudolkiem. To są tacy moi główni sparring partnerzy. Nie omijając Samuela, Remasa właśnie, co tam stoją. Oni też ważą po 97-98 kilo na co dzień. Są mocni naprawdę i jestem gotowy na każdego, aczkolwiek wiadomo, no sobota zweryfikuje moje umiejętności, czy się nadaje do tej kategorii, czy nie. Jest nowe wyzwanie, wchodzę, wygrywam i schodzę. Szybko powróciłeś, jak wspomniałeś na początku, no ale czy tobie to pasuje, taka duża częstotliwość walk, bo to, że to jest imponujące... Powiem ci tak, po walce, wiesz, był ten głód taki i tak dalej, bo to był niedosyt, wiadomo, przez to niezrobienie wagi. Wiadomo, zraniona moja dusza wojownika tam, wiesz,
żeby to źle nie zabrzmiało, nie mam wyrąbanych fanów i tak dalej, ale za przeproszeniem też wyjebane mam, co ludzie piszą. To jest moja zraniona dusza wojownika, to ja straciłem na tym. To zostało moje serce zranione i po prostu no, nie czułem się z tym dobrze. I od razu jakby zgłosiłem swoją gotowość do walki. Ciężko trenowałem od razu też po walce. Odpoczywałem tam 2-3 dni, ale jak wyjechałem na wczasy z rodzinką do Hiszpanii, nie, no to po tygodniu spędzenia czasu w ciepłych krajach, w 40 stopniach, to powiem ci, odczułem trochę teraz zmęczenie i nawróciłem się już, nie? Po tygodniu zaklimatyzowania dwóch, fajnie, bo już wróciłem, mam dobrą formę, jestem w świetnej formie. Zobaczymy zresztą w sobotę, jak to będzie, nie? Ale mówię, no ciało już widzę, że troszeczkę odmawia wszystkiego posłuszeństwa, dlatego mówię, musiałem spróbować w tym 8-4, bo chcą, żebym walczył 7-7, ale no mówię, ciało moje musi odpocząć na pewno jakiś czas, muszę sobie zrobić off, a jak masz niedosyt i jesteś gdzieś, wiesz, zły, to i jesteś w formie przede wszystkim, bo sparujesz naprawdę ścisłą czołówką, czy w boksie, czy nie. Trener Karol Habros, którego też serdecznie pozdrawiam, zaproponował mi walkę w boksie. Ostatnio, gdzie sparowałem z gościami, którzy mają po 8-9-0, w 6 rund naprawdę intensywnych robiliśmy, więc jestem gotowy tak naprawdę na wszystko. Zobaczymy tylko na ten parter, bo czuję, że może chcieć mnie też obalać, mnie dociskać, więc zobaczymy, jak to będzie. Ale jestem gotowy na to mentalnie, zobaczymy, czy fizycznie. Wiem, że to może pytanie jest w tym momencie troszkę za szybkie, za wcześnie ono po prostu jest, ale dobra, czy Tomek Romanowski definitywnie podejmuje kategorię średnią? Nie, nic nie definitywnie, ja po prostu odrabiam swoje zaległości, nadrabiam to, co siedziało mi w głowie, nadrabiam tą swoją taką wściekłość sportową oczywiście, jestem od 7 roku życia czynnym sportowcem i zapieprzałem, nie mówię, że zawsze była u mnie dyscyplina, ale zapieprzałem do tej pory, z jakimiś tam przerwami moimi, ale cały czas zapieprzałem i po prostu chciałem jak najszybciej wrócić do oktagonu i mam nadzieję, że się nie pospieszyłem. No, bardzo dziękujemy. Szybko z więźnej na temat, tobie życzymy udanego wieczoru. No i co, widzimy się jutro na oficjalnym ważeniu. Wszystko. Dziękuję bardzo.